Podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót obejmujących przebudowę, można powiedzieć, kompleksową żłobka, w którym się znajdujemy. To jest, można powiedzieć, że pierwszy żłobek, który od samego początku do końca zostanie przebudowany w sensie zarówno instalacji wewnętrznych, jak również całej aranżacji wnętrza. Dzięki temu po przebudowie uzyskamy dodatkowo blisko 60 miejsc dla maluchów, których wiemy o tym, że cały czas w Krakowie mamy deficyt, jeśli chodzi o ilość dzieci, które chcą uczęszczać do żłobków samorządowych. Obecnie 90 dzieci uczęszcza do żłobka. Będzie zmiana i to bardzo duża. Po przebudowie i modernizacji placówki będzie to ponad 150 dzieci. W środku powierzchnie, które nie były de facto wykorzystywane w odpowiedni sposób, będą tak zaaranżowane, że to pozwoli uzyskać właśnie taką liczbę dzieci. W umowie zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia remontu generalnego obiektu. W tym roku rozpoczyna się remont. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z dwóch programów. Z programu rządowego odbudowy budynków zabytkowych, to jest kwota ponad 3,5 miliona złotych. I z programu, który uruchomił w zeszłym roku wojewoda, czyli Maluch Plus, to jest kwota około 2 milionów. Czyli ponad 50% tej kwoty, którą miasto wyda na przebudowę tego żłobka, będzie pochodziła z zewnętrznych źródeł. Zakładamy, że to będzie pierwszy kwartał 2026 roku, kiedy te prace powinny się zakończyć.